Ślub zimą dla jednych brzmi jak bajka, dla innych termin zupełnie nie do zaakceptowania. Sprawdźmy, jak zorganizować efektowną uroczystość w otaczającej białym puchem atmosferze. Jeszcze nie tak dawno temu pary wybierały ślub zimą zupełnie z innych powodów niż chęć pobrania się o tej porze roku. Na szczęście coraz więcej osób obecnie decyduje się na śluby poza sezonem, który trwa od kwietnia do końca października. Zimowe przyjęcia mogą być bardzo klimatyczne, a panująca na zewnątrz aura, nawet jeśli nie jest puchowa, to bardzo wpływa na atmosferę tego dnia. Takie wesela są na pewno bardzo oryginalne. Dodatkowo można się spodziewać tańszych kosztów usług weselnych właśnie poza sezonem. Ale czy to oznacza, że ślub poza sezonem to same plusy? Gdzie czają się pułapki czekające na pary młode, które chcą zorganizować ślub zimą? Według powszechnej opinii śluby poza sezonem są tańsze, łatwiej o rezerwację terminów. Są jednak pewne wyjątki. Jeśli uroczystość organizowana jest w Boże Narodzenie albo Sylwestra, to musimy liczyć się z tym, że taka uroczystość zawsze będzie trudniejsza do zorganizowania i na pewno koszty wzrosną, ponieważ nie wszyscy usługodawcy pracują w tych terminach. Dodatkowo mogą pojawić się problemy z obecnością wszystkich zaproszonych gości. Głównym powodem, dla którego pary młode decydują się na ślub zimą, jest niepowtarzalny klimat i urok. Romantyczna ceremonia przy blasku świec, girlandy, iskrzące zimne ognie, klimatyczny pierwszy taniec na przyciemnionym parkiecie, półmrok na sali i wszędzie świece. Czyż to nie brzmi jak w bajce? Latem tak kameralna atmosfera nastaje dopiero późnym wieczorem, a zimą może nam towarzyszyć od pierwszych chwil uroczystości. Każde przyjęcie koncentruje się wokół atmosfery. Ważna jest oczywiście oprawa muzyczna, dekoracja czy na przykład prawidłowe oświetlenie. W okresie jesienno-zimowym, kiedy za oknem szybko zapada zmrok, panująca na zewnątrz aura tworzy wyjątkowo intymną atmosferę. Sprzyja to weselnej aranżacji i daje ogromne możliwości, z których warto skorzystać. Zimowe wesele ma niepowtarzalny urok i może być bardzo klimatyczne. Z pewnością zapewni wiele emocji i niezapomnianych chwil każdej parze, która marzy o romantycznym ślubie. Kolejnym wielkim plusem organizacji wesela w zimie jest bajkowa sceneria, która pozwala na oszczędność w kwestii dekoracji. Zimą może być trudno o ozdoby ze świeżych kwiatów lub będą, ale wyjątkowo drogie. Jednak ślub w okresie bożonarodzeniowym pozwoli nam uniknąć problemu. Kościół będzie już świątecznie przybrany, ozdobiony choinką i lampkami, co stworzy wyjątkową atmosferę. Pomysł na udekorowanie sali również warto oprzeć na choinkach, gałęziach, szyszkach i śniegu. Na stołach możemy ustawić świece i rozsypać sztuczny śnieg, a na ściance za parą młodą zawiesić lampki i śnieżynki. Ciekawymi atrakcjami w tym okresie mogą być na przykład kulik ognisko, sanie, zaprzęgi konne czy ekstrawaganckie rzeźby lodowe. Nie można też nie wspomnieć o wyjątkowej sesji ślubnej, o zdjęciach, jakich nie ma nikt inny. Na coś takiego nie można liczyć latem. Ślub zimą ma wiele zalet, a branża ślubna uwielbia wesela poza sezonem. Pamiętajcie, że miłość można ślubować w czerwcu, październiku, grudniu, a nawet styczniu. Zimowa aura zapewni niezapomniane przeżycia w dniu ślubu.